dzisiaj. Więc zobaczmy, kto będzie miał wynik 3-2, a kto będzie miał wynik 2-3. Rogue versus Splice. Zapraszamy na draft. I co z tym Sylasem do Diaska? Jestem najciekawszy. Tak, i bardzo ciekawie nam się ułożył dzisiejszy kalendarz, bo na początku dostaliśmy dwie drużyny, które miały 0-4, a na koniec dostaniemy dwie drużyny, które mają 4-0. Pozostała część stawki na ten moment ma jest... wynik 2-2. Elisi ma nagle szwajcarski model, Swissa gramy, czy co? Wybalansowany dobór partnerów do gry. Rogue bardzo mocno sugeruje, że chce Rakana, mam takie wrażenie, już wykluczając bardzo szybko tą Lux. I to jest ważny champion dla Vandera, szuka tych playmakerów i chociażby w tym otwierającym tygodniu dwukrotnie zagrał Rakanem, więc banują kontrę, ale też mogą zacząć od first picku Zai, jak w ten sposób próbować zagrać gdzieś na umysłach Splice. I wiesz, o czym chciałem też podyskutować, bo mam wrażenie, że i zapomnieli o tym zawodnicy, i my trochę, Ryze w poprzednim starciu. O, Zaya również zbanowana, to ciekawe. Ale właśnie, Ryze zmieniony na 9-12, trochę łatwiejszy w obsłudze, ale pytanie, czy tak samo silny. Wiem, że w Ultralidze zespoły wielokrotnie po niego sięgały, jest też synonimem uniwersalności na środkowej alei. Chciałbym również zobaczyć go w LEC. Mm-hmm. Ryze na pewno w rękach Humanoida, czy widzę Czarciego, może być ewentualnym zagrożeniem, więc patrzmy w tym kierunku. Sejuani ostatnim banem. Chciałem powiedzieć, że to będzie pierwszy wybór, ale jednak ubiegli mnie tutaj, bo jeżeli... Aatrox otwarty. Mhm. Aatrox był w każdym możliwym trafcie. Larsen uwielbia Aatroxa. Pamiętamy, że w ramach Ultraligi, szczególnie na początku sezonu, wielokrotnie go wciąga na środkową aleję i to w żadnym stopniu nas nie dziwi, ale Profit też, pamiętajmy, ma te ciągotki do bycia carry top lanerem, więc nie zdziwię się, jeżeli to będzie górna aleja. Nie spodziewałbym się tutaj Aatroxa dla Inspireda, możemy to brać pod uwagę, ale jednak tutaj widziałbym bardziej kontrolnego leśnika, może pojawić się ciut agresywniejsza Rek'Sai, ale na przykład Jarvan też będzie całkiem niezły. Ten Jarvan jednak na konto Splice. Ale mówiąc o popularnych postaciach, Yumi również w każdym drafcie się pokazała i z reguły była częstym, jeśli już to first pickiem, więc zaskakujące jest to, jak wymieniana jest moc postaci w tym drafcie. Niecodzienne bany, jak Karma, jak Zaya, jak Lux, oznacza, że więcej postaci popularnych będzie puszczone do rozgrywki. I jak Rogue zamierza to zaadresować, ponieważ Nautilus jest częstą odpowiedzią. Agresywnie Nautilus i pytanie, czy będą podbierali w tym momencie Sivir, bo jeżeli miałaby Yumi szukać optymalnego partnera, to byłaby to Sivir. No i właśnie, to jest też całkiem inteligentny wybór. Jest to agresywna linia, jest to linia, która posiada potencjał do tego, aby przepychać cały czas przeciwnika. No i jeżeli nie ma Sivir, no to Ezreal jest tym drugim wyborem, którym powinien się pojawić właśnie w szeregach Splice. Jest to linia na pewno wybuchowa i z jednej, i z drugiej strony, bo jeżeli Yumi do spółki z Ezrealem obiją na tyle mocno swoich przeciwników, to będą w stanie olinować, ryzykować i też zagrozić zabójstwem. Z drugiej jednak strony, jeżeli Ezreal czy Yumi da się wyłapać, to też może być ten słynny koniec komputera, ale w drugą stronę. Więc zobaczmy, czego tutaj na pewno nie doświadczyliśmy jeszcze i są to midlanerzy i ewentualnie junglerzy, więc tutaj te bany w kierunku Inspireda. Wybanowana jest Muelis. Wiemy, że oczywiście Inspired uwielbia Rek'Sai, więc zastanawiam się, co z tym dołożyłbym tą Rek'Sai. Mhm. Po stronie Splice. Za to, jeżeli chodzi o zawodników Rogue, Shen, okej. Okay. To mam wrażenie, że tutaj trochę tego globalnego nacisku chcą z siebie zdjąć, bo Shen całkiem nieźle łączyłby się tutaj w imprezową trójkę wraz z Yumi i Ezrealem. No ciekawe bardzo, ponieważ Chachi jest znanym Shenem, ale tutaj nie wygląda jak kompozycja pod Shena. Tak, tu ma, na razie ta Splice brakuje obrażeń podczas walk drużynowych, więc Shen akurat nie rozwiązywałby ten problem, więc czemu miałby go w ogóle go Splice rozważać? A ten ban może gdzieś tam ze screamów, może gdzieś ze Skolo Q zostaje przeskanowany. Olaf wykluczony, więc Inspired jeszcze bardziej prawdopodobne, że zagra Rek'Sai. Pamiętajmy, że to jest dobra postać w Jarvana. Ale jak zakończą bany Rogue? Mają jeszcze trochę sekund do zastanowienia. Sam nie wiem do końca, co mogliby tutaj celować. Gangplank i możemy się, Michale, zastanawiać. To jest nowa aktualizacja. To są również informacje z tych gier treningowych. Nie jestem w tym momencie w stanie wytłumaczyć tego procesu myślowego związanego z tymi dwoma wyborami. Mogę szukać tutaj jakiegoś faworyzującego zestawienia na górnej alei dla Profita, bo bany w górną aleję takie najprawdopodobniej sugerują nam, że chcą jakoś tą linię ustawić. Okej, okay, widzimy tutaj rozważanego Skarnera. Odważnie, ponieważ
Yumi cię spowolni, Ezreal odskoczy, Azir odepchnie, to nie będą łatwe otwarcia dla Inspired, ale przynajmniej Ulek może go przyspieszyć za pomocą wielkich łowów Sivir. Dlatego mówiłem o tym, że Inspired, jeżeli chodzi o granie w Rogue Academy, czy też teraz w Elicji, on zdecydowanie bardziej wybiera tych kontrolnych leśników. To nie jest Inspired, który będzie nas zachwycał przesadną agresją, ale mamy Korkiego na środek. Jest pojedynek dwóch zawodników z Ultraligi, to i Korkiego mamy na środkowej linii. A więc elementów tutaj biało-czerwonych mamy jeszcze więcej. Polski Korki w rękach oczywiście szwedzkiego midlanera. Tak, a za to profit dostanie Atroxa. Też będę tutaj spoglądał ku górnej, ale na pewno będę zdecydowanie bardziej z racji tego, że pod Atroxa na pewno będzie chciał zagrać Inspired, ale mamy super bezpiecznego, jak na górną aleję, Gnara. Wielki champion dla wizji Chachiego i pamiętajmy o tym, że jest to jeden z lepszych wyborów przeciwko Atroxowi. Jesteś w stanie kompletnie wykajtować, nigdy niemal nie zostaniesz zakuty w infernalne łańcuchy, bo wyskoczysz z nich po prostu. Gnar ma naprawdę dużo priorytetu na tej linii. I teraz tylko pytanie, czy jest w stanie uniknąć ganków od Inspireda? Również potencjał na dive'y jest olbrzymi, zarówno na topie, żeby po prostu zabić Atroxa. Pamiętajmy o tym, że wskrzeszenie teraz jest warunkowe, a nie gwarantowane dla Atroxa. Mm-hmm. Ale również ten wielki kompos, o którym trochę zapomnieliśmy, ale w sezonie czwartym był moment, w którym miał 13-0 na wskroś wszystkich lig świata, czyli Jarvan plus Gnar. Nie zawsze jesteś w stanie znaleźć ścianę w teamfightzie, Jarvan ci taką zbuduje i tak często widzieliśmy skuteczną kombinację parę lat temu. Jarvan plus Gnar i takie oldschoolowe kombo wyciągnięte teraz przez Splice w tym ciekawym meczu. Właśnie chciałem o tym powiedzieć, że całkiem przyjemnie wygląda RK Gnara, kiedy dołożymy do tego Jarvana i jeszcze dołożymy Azira, bo on też może troszkę manipulować. To też jest fizyczna ściana, w którą Gnar może wrzucić, więc widzę, Chachi dostaje dużo pomocy w kompozycji od drużyny. No i spójrzmy, oba drafty na pewno ciekawe, oba drafty pozwalają wygrać jednej i drugiej drużynie. Nie jesteśmy tutaj jakoś specjalnie przekonani, że któraś z drużyn popełniła większy błąd, ale trochę będę się obawiał po raz kolejny o nasz duet z dolnej alei, bo naprawdę mieli różne gry. Mieli gry niestabilne, też nie do końca mam wrażenie, że czuli się na tym najwyższym poziomie i presja na Ulajcie po raz kolejny jest niesamowita. Wracają te komentarze, wraca to widmo tego starego Ulajta i za każdym razem, kiedy popełnia tylko minimalny błąd, te błędy są wytykane i pojawiają się głosy. Ten gość nigdy nie był i nie będzie gotowy na LEC, a czas tak naprawdę powalczyć o to, aby to zmienić, bo wiemy, jak kapryśna potrafi być widownia i to nie tylko Polska, bo słynny Reddit jest, mam wrażenie, w tym aspekcie jeszcze bardziej surowy. No właśnie, dlatego ważne jest brnąć do przodu i najlepszym argumentem, którego trudno wytrącić, jest po prostu wygrywanie, więc na pewno Rogue szukają tutaj i na Splice to już byłoby nie byle co, bo to jest ten problem z wynikiem 2-2 Rogue. Pokonali dwie drużyny, ale dwie najsłabsze, Excel oraz Vitality. Dwie drużyny z dołu tabeli. Brakuje im soczystego zwycięstwa na drużynę o większej renomie i to by przebijało się po wojnie świadomości społeczności, gdyby tutaj pokonali ekipę Humanoida. Tak, i gdyby Splice nie potknęło się w ostatniej kolejce, to postrzegałbym ich trochę inaczej. Bo oczywiście druga porażka była na G2. Tutaj wiadomo, w jaki sposób to kalkulujemy w straty. Ale kiedy widzimy w tym momencie to Splice, które pokazało swoje słabości, nie jestem w stanie tutaj zaznaczyć mocnego faworyta na zasadzie tak, Splice w tym momencie powinno wygrać. Oczywiście, jeżeli miałbym decydować, to wybrałbym Splice na ten moment, ale to nie jest tak, że Rogue w tym momencie nie ma potencjału, aby zgarnąć trzecie zwycięstwo na swoje konto. Pamiętajmy o tym, że już teraz wyrównali ilość zwycięstw z poprzednim składem. Przewrotne, co? Tak, jest zaledwie trzeci tydzień, dopiero go zaczynamy, a już mogą pochwalić się lepszymi wynikami od poprzedniego wariantu. Więc pamiętajmy o tym, bro, apetyt rośnie w miarę jedzenia i jak najbardziej usprawiedliwieni jesteście, jeśli oczekujecie, żeby nasze chłopaki wygrywały. Możecie tego oczekiwać, możecie od tego wymagać, możecie im w tym kibicować. Ale pamiętajmy, to nie jest skład, który jest poważnym kandydatem do playoffów na papierze. LEC to jest najwyższa liga i najwyższe wymagania. To nie jest Ultraliga, gdzie tych drużyn do pokonania jest po prostu o wiele więcej znajdziesz. Więc o każde spotkanie wygrane trzeba tu będzie niesamowicie walczyć. Kompozycje podobają mi się obie. Mhm. Obie mają swój plan. I ciekawe jest to, że tutaj bardziej drużyna Rogue poszła pod obijanie przeciwników, starając się trzymać daleka od teamfightów.
a gdzieś wyskalując ze swoimi Kery. Tak, pamiętajmy, że jeśli tu nie znajdziemy przedmiotów na Korki, na Sivir, Rogue nie ma za wiele obrażeń, więc na pewno będą, zwłaszcza w early game, unikać wielkich teamfightów, ale w late game stawić już czoła mogą. Tak, ale pamiętajmy, że po 15 minucie mają kilka ciekawych narzędzi do tego, by forsować jakieś walki, szczególnie na rzece. Mam tu na myśli Aatroxa, mam tu też na myśli Skarnera. To są te postacie, które mogą jeden wyłapie, a drugi dołoży dużo kontroli tłumu przy okazji wąskich przejść. I mimo tego, że ani Sivir, ani Korki nie będą jeszcze w tym swoim punkcie mocy, nie będą gotowi, aby zadawać maksymalną ilość obrażeń, to jeżeli dołożymy również do tego Nautilusa, to są to takie, wiesz, zestaw małego zadymiarza, który pozwoli im być może wyłapać jakiegoś przeciwnika. W walce 5 na 5 trochę bym się obawiał, bo jednak Ezreal dużo szybciej będzie mocny. I do tego Jarvan i Gnar. Gnar, duży Gnar. Na niego trzeba będzie uważać już podczas tych walk w okolicach 15-20 minuty. Oczywiście. To jest też oficjalnie pierwszy draft bez Sylasa. W Elysii. Warto podkreślić, że... A zostały tylko trzy postacie, które mają obowiązkową obecność podczas draftów. Irelia, Aatrox oraz nasza przesłodka Yuumi. Mimo, że Yuumi wieloma zwycięstwami się pochwalić nie może. Jednym. Na i 5 porażek dodatkowo, więc mimo wszystko postać łatwa do wyłapania, a jeszcze, znaczy, przepraszam, niełatwa do wyłapania, aczkolwiek ta rzecz została znerfiona. Pamiętajmy, że gramy na 12, jeśli chodzi o patch. Yuumi teraz o wiele łatwiej można demobilizującym jakimś efektem CC zatrzymać i powstrzymać, a tego pana z Ultraligi też kojarzymy z prawej strony. Mafia pozdrawia. Tak, jest i Bloomigan. Co chciałem powiedzieć, bo poruszyłeś temat Yuumi, gdzie G2 uratował honor tej postaci, bo zwyciężyli. Również pojawiły się komentarze całkiem ciekawe odnośnie Irelii, bo jak spojrzysz na jej stosunek zwycięstwo przegranych, to tutaj też masz jedno właśnie zdobyte przez G2, w opozycji 3 przegrane i dobrze, że mamy tych zawodników w naszej lidze, wiesz, bo oni, dzięki nim wraca mi wiara w to, że można grać Irelią, dobrze grać Irelią i można też grać dobrze. Yuumi. Pewnie. I Irelia też dostała nerfa. 4 sekundy na cooldownie i stun dostał. Całkiem sporo na każdym poziomie. 4 sekundy to jest naprawdę wiele. A ważna umiejętność dla niej, bo mimo, że oczywiście kojarzymy te dobre momenty z Irelii, ale z reguły zaczynają się od tego, czy trafiłeś z ogłuszeniem. To jest takie zielone światło z reguły. Aatrox dostał nerfa. Jego pasyw w early game jest rzadziej dostępny, ale w późniejszym etapie gry jest częściej dostępny. Jest to za mały nerf, jeśli chodzi o moc tej postaci. Także wszystkie te postaci, które mają 100% obecności w Elysii, dostały osłabienia. Sylas najbardziej oberwał. Ryze miał 95, dostał reworka i tutaj spada jeszcze jego obecność, ponieważ nie pojawił się ani w wcześniejszym spotkaniu, ani w tym. A więc lekką reformę możemy mieć, jeśli chodzi o najpopularniejszych czempionów. No ale na sam koniec i tak oglądamy kilku z nich. Splice kontra Rogue. Istotne spotkanie, obie drużyny w środku tabeli. Bardzo istotne i w tym momencie któraś z tych drużyn będzie pod kreską, a któraś pozostanie cały czas w dobrej sytuacji. Wiemy, że Rogue na pewno to jest ta drużyna, której bardziej będziemy sympatyzować, aż trójka Polaków i Korgi na środkowej alei. Ciekawe, czy Larsen, tak jak Caps, pomacha swoimi 4 literami przeciwnikowi. Żeby przynajmniej skończył lepiej niż Caps, jeśli chodzi o ostateczny rezultat na tym Korkim. Wiedziałem, że będziesz pamiętał to spotkanie, bo oczywiście przeciwnikiem było... Team Liquid przynajmniej. Dokładnie tak. Była jedna mapa, gdzie G2 przegrało na amerykańską drużynę. Ale ustalmy fakty. Przede wszystkim Inspired przeciwko Jarvanowi. Będziesz starał się tutaj wygrać przede wszystkim poprzez ganki. Tak, Skarder ma lepsze ganki, ale gorsze teamfighty. Więc early game mam duże wymagania względem Inspireda. Poczekamy, aż cofnie do bazy i kupi swoje buty, żeby uruchomić Predatora, ale hej, te First Bloody już u niego leciały. Tylko boję się, że kompozycyjnie nie będzie sobie mógł poradzić, bo nie ma łatwych celów do wyłapania. Azir będzie się trzymał raczej bezpiecznie na linii. Ezreal, Yuumi, to brzmi jak bezpieczeństwo samo w sobie na dolnej alejce. Ignar też, wiesz, może odskoczyć, posiada ten zasięg w mniejszej formie. Ciężko będzie tutaj Kacperkowi znaleźć jakiś prosty gank, za to Jarvan
temu będzie zdecydowanie łatwiej z racji tego, że może doskoczyć i Aatrox z natury będzie chciał się zmniejszać ten dystans, aby zadawać jakieś obrażenia swoim przeciwnikowi, co może skutkować dobrym gankiem. Ach, i ten polski botlane. Jestem na pewno zadowolony z tego, że podebrali Sivir przeciwnikowi, bo obecnie Sivir jest jedną z najbardziej popularnych postaci na tej pozycji i mam wrażenie, że jeszcze lepiej wychodzi właśnie w kompozycji z Yumi, no ale na pewno musimy pamiętać, że botlane ze strony duetu Kobenor-Skeren jest nastawiony na to bycie najsilniejszym w okolicach 20-25 minuty. Najważniejsze jest to, aby tutaj nie dać wcześniej plamy, a sytuacja do tego jest w tym momencie, gdyż Zerkse z bardzo agresywnym wejściem już na drugim poziomie. Nie wiem, czy mu many starczy, starczy mu oczywiście, bo ma blue buffa w tym momencie, ale musi zresetować sobie E i Q. Bardzo dużo czasu inwestuje w ten gank i pamiętajmy, Yumi jest realnie, nie wystawiają zbytnio takiej sytuacji. Wander i Ulight muszą się wycofać. Ładna kotwica od Wandera, która wymieni się z nim, mówiąc o Jarvanie. Bardzo dużo czasu zmarnował tu Xerxi, a zgarnął dosłownie nic. No właśnie, jest ten błysk od Ulighta, on musi grać się nieco bardziej defensywnie i to jest duży zysk, ale dla Skarnera, bo on w tym momencie naprawdę wie dużo i pokusi się z pewnością o zgarnięcie tego kraba na górnej rzece. Mało tego, będzie mógł tutaj również wejść na golemy przeciwnika, co pamiętajmy jest naprawdę bardzo ważnym obozem w dżungli. No właśnie. Jeden i drugi zawodnik wymieniają się z krabami. I co zrobi Xerxi? Ponieważ wchodzi na teren, który został wyczyszczony przez Skarnera. O to chodzi. Tutaj nie ma golemów, a z drugiej strony będą. Jednak Kacper nie decyduje się na wejście agresywne. Trochę mnie to zmartwiło, szczególnie, że naprawdę miał wiele informacji, ale nie mógł sobie też na to pozwolić specjalnie, bo jeżeli spojrzysz na górną aleję, tam jest priorytet w tym momencie dla Gnara. No i Gnar na pewno jest tutaj najciekawszym wyborem. Oczywiście od czasu do czasu dostawał buffy ostatnio od Riotu, przede wszystkim jego forma mega, a tu ultimate jest o wiele częściej dostępny i przede wszystkim jesteś bardziej wytrzymały i pod postacią bestii. Ale przede wszystkim sposób, jaki wygrywasz ten mecz Gnarem na Aatroxa, jest inwestowanie w formy mini Gnara, czyli budujesz prędkość ataku, budujesz potencjalnie Frozen Maleta, budujesz ostrze zniszczonego króla i tak dalej, i po prostu wygrywasz kajtując Aatroxa, co jest całkiem łatwe, jeśli dobrze pozycjonujesz się. No na pewno tutaj ta umiejętność W w postaci mini Gnara, czyli stakowanie się tych autoataków jest bardzo ważne właśnie w kontekście gnębienia przeciwnika. Teraz jednak zobacz, agresywnie Wander z Ulightem. To na pewno podoba mi się w tym duecie, że oni nie podchodzą specjalnie zrażeni poprzednimi spotkaniami. Wychodzą odważnie, jak równy z równym chcą walczyć, tylko widzieliśmy, że czasami ich to też gubiło. Muszą na pewno zawsze kontrolować pozycję Jarvana. Jeżeli to się nie pojawi, mogą popełnić głupi błąd. Tego byśmy nie chcieli. Zaznaczyli również tutaj. Oczywiście świadomie wiedzą, że powrócił duet Kobenor-Skeren, ale ci posiadają teleportację i proszę bardzo. I kotek, i nosiciel są już na dolnej alei. Z Shinem. Co ciekawe, to nie jest łezka. Po prostu idzie tutaj jak po najlepsze wymiany na linii. Mamy też kometę na Yumi, to nie jest Ery, więc chcą jak najwięcej wycisnąć z alejki, ale jak na razie po prostu Ulight oraz Father trzymają się nieźle, byli zgankowani, a i tak prowadzą w farmie. Znaczy właściwie mają po prostu remis w farmie, mają też dobry timing na recall, ponieważ wydaje mi się, że bez problemu tutaj przedmioty dla Sivir pójdą. Tak jest, trochę więcej cooldown reduction, trochę więcej AD. A nam idzie Farmfest, bo taki KRK versus Azir zawsze będzie. Tak, to na pewno. I ogólnie, jeżeli chodzi o to zestawienie, mam wrażenie, że Skarner raczej będzie zabezpieczał swoje alejki, a presja, żeby wykonać zagranie, jest po stronie Xerxiego, bo po lewej stronie naprawdę masz taką klasyczną kompozycję wokół Korkiego oraz Sivir. Reszta będzie ich ubezpieczać, reszta będzie ich opancerzeniem. Niech ci się póki co farmią. Teraz jednak Skarner na środku, ale również jest Xerxi, to 2v2. Mogłoby być całkiem ciekawe, ale nie podejmują walki zawodnicy Rogue. Oj, walka o dobre recole dla jednego i drugiego. Pamiętajmy o tym, że teleportacje na cooldownie, więc midlanerzy mają zmniejszoną kontrolę nad alejką. Chcą sobie pomóc własnymi dżunglerami. Tak, i górna aleja niespecjalnie tworzy sobie tutaj przewagę. Chachi w tym momencie, kilka creepów dosłownie, ale Xerxi
ten zawodnik może w tym momencie realną przewagę stworzyć dla swojej ekipy. Również całkiem niezłe zejście ze strony duetu. Widać, że to było bardzo dobrze skomunikowane. Panowie, przepnijcie dolną część z racji tego, że ja tu chciałbym podjąć smoka i mamy ten obiekt na mapie przejęty, a Skarner w tym momencie bardzo głęboko w swojej bazie nie jest w stanie odpowiedzieć w żadnym stopniu, a do Heralda jeszcze 3 minuty. Niestety dla Splice jest smok niemal bezużyteczny. Tak, nie widzę postaci, która w ogóle używa prędkości poruszania się. Ale pamiętaj, że podebrali to drużynie, która bardzo mocno na tym bazuje. Tak, o wiele lepiej to wyglądałoby u Rogue, więc przynajmniej taka zaleta, ale z reguły chcesz i jedno i drugie. Tak, gdy bierzesz Infernala, wiesz, że bierzesz go dla siebie, odbierasz rywalom. W tym przypadku odbierasz go po prostu rywalom, więc mało wartości wyciągniętych z samego przedsięwzięcia. No, Splice oczywiście chciał też zerknąć, jaki inny żywioł dostrzegą. No niefortunnie dostrzegli kolejnego Cloud Drake'a, więc Rogue będzie na pewno miało na niego oko. Tak, i bardzo spokojny laning phase to też charakteryzuje oba zespoły. Pamiętajmy, Splice nie jest drużyną, która specjalnie popada podczas fazy linii i później musi bardzo mocno wracać do tej rozgrywki. Oni akurat fazę linii mają indywidualnie naprawdę mocną, tylko nie robią z tym nic do tej słynnej 40 minuty, dopiero wtedy im się odpala agresja. A jak spojrzymy na Rogue, szczególnie na ich zwycięstwo w pierwszej kolejce, to możemy sobie przypomnieć ich kłopoty z tym, aby ich przewagę przełożyć na skończenie tej mapy, bo naprawdę bardzo mocno się męczyli, szukali tej inicjacji przez długi, długi czas. Więc jeżeli Froskurin tutaj w jakiś sposób nakreśliła, że są to drużyny podobne, myślę, że mogę się pod tym podpisać. Tylko czy dostaniemy taki, wiesz, 40-minutowy thriller, czy nawet 50, nie jestem do końca przekonany. Liczę, że tutaj obie ekipy pokażą, że potrafią wygrywać wcześniej, bo też to widzieliśmy, ale w innych spotkaniach. Znaczy, warto podkreślić, że Splice tutaj przede wszystkim nie powinno przedłużać rozgrywki, ponieważ mają jednego late-game'owego carry, podczas gdy Rogue dysponuje dwoma. Splice świetnie wchodzi na dwóch przedmiotach. Ezreal, jego słynny ekwipunek, dobrze znamy. Jeśli chodzi o Humanoida, będzie to oczywiście Nashor, tu plus prawdopodobnie Morellonomicon. A Wizzy Charge oczywiście na dwóch przedmiotach będzie wygrywał na split pushu na Profita. Więc jeśli Splice nie wykorzysta swojego okresu między 20 a 30 minutą, szanse na zwycięstwo Polaków na pewno rosną, więc my, naszym zadaniem jest spowolnić tą rozgrywkę i patrzymy na grę, nudy. To świetnie, to znaczy, że Korki farmi, to znaczy, że Sivir farmi, to znaczy, że Aatrox będzie rozsiłę, będąc w matchupie, który jest kontrowany. Pamiętamy, że za każdym razem, gdy podchodzisz do miniona, jako Aatrox, Gnar ci będzie uprzykrzał życie. Więc jeśli patrzę na tabelę wyników i mimo, że jest 0-0, patrzę na przedmioty, patrzę na farmę, biało-czerwono się uśmiecham. Tak, i to jest też to, o czym wspominałem. Jeszcze Essence River nie jest skompletowany przez Sivir, jeszcze Trinity Force nie jest w ekwipunku Korkiego. Jeżeli te przedmioty się pojawią, i tutaj patrzę bardziej w kierunku Aatroxa, czy też Nautilusa i Skarnera, oni mogą sforsować jakieś mniejsze walki. Nie mówię tutaj o starciu 5 na 5, ale jest możliwość wyciągnięcia kogoś, szczególnie przy okazji tych paczek, którymi obecnie dysponuje Larsen. To też nie jest taka tragedia, ale z drugiej strony, jeżeli przeciwnik pozwala ci grać w tak powolną grę, ty po prostu przyklaskujesz i kontynuujesz taki farmfest. Warto jednak w tym momencie spojrzeć na Jarvana, bo jeżeli ktoś ma przerwać ten impas, to musi właśnie być ten zawodnik. Zobacz też, jak inteligentnie rozłożona wizja ze strony Splice. Ten totem wizji coraz częściej się pojawia. Mam tu na myśli ten, który przed chwilą zniknął, ale widzieliście go w okolicach wieży, bo Control Ward z Trójkrzaku go nie łapie. A jesteś zawsze w stanie zareagować na dżunglera, który się w okolicy pojawi. Mówiąc o dżunglerach, bardzo szybko podejmowany Rift Herald ze strony Inspireda. Pamiętajmy o tym, że jest to obiektyw brany niemal każdej grze obecnie w League of Legends. Tak, nie da się, nie ma gry, w której Herald nie jest brany. Tak istotną jest ona w tym momencie zdobyczą. I najgorzej jest wtedy, kiedy musisz coś za to oddać. Chcesz go z reguły wziąć na czysto. I chyba to jest scenariusz dla Inspireda. Zerxi nie spodziewał się, że Skarner po prostu weźmie taką inicjatywę. Wyczyścił go tutaj Skarner solo. To dziwne, że tutaj nie było pojęcia próby. No i Profit, zobacz, katapultacja. Nawet nie sięgnie po ten ultimate od Yumi. No, tak średnio bym powiedział. A to wyglądało jak nasza edukacja w szkole, po prostu książka nas nie trafiła. I Splice
zmarnowało trochę zasobów niekoniecznie, bo to jest bardziej teleport na tempo, na wymianę linii. To nie jest tak, że oni tutaj setupowali jakąś akcję. Dokładnie. To byłby ewentualnie miły bonus, ale fakt, że ustawiasz swój botlane na topie, był spowodowany tym, że Splice chciał uzyskać kontrolę nad Heraldem. Tak, ale problem jest taki, że w tym momencie wystawiasz tego biednego Gnara na straty całej wieży, bo Herald za chwilkę zostanie wypuszczony na dole. Mało tego, oni będą mogli polować na niego, aby go tam zgarnąć. Jednak Chachi bardzo defensywnie. On nie powinien się tutaj wystawiać. I proszę, Ulight w tym momencie. Dotacja, dziękuję bardzo. Drodzy widzowie ze Splice, ależ nas pięknie przydotowaliście. Jedyny błąd ze strony Profita. On tu po prostu nie powinien się znaleźć. Teleportacji, żeby uratować mu życie, lecz on bez ultimate'a. Wow! Brakuje tu minionów. Tak naprawdę uda się obronić. Okej, zwątpiłem na początku, ale Profit już udowodnił, że potrafi przystać długo pod wieżą. Profit to jest ekstra! Zobacz, co się dzieje na to pasmo zagraj na mapie. Herald wzięty, co sprawiło, że rotacja Splice jest bezużyteczna. Rozbite plate'y na dolnej alei, jeszcze obroniona górna. Nie straciliśmy własnej wieży, wzięliśmy do tego smoka, który, jak powiedzieliśmy, jest ważny. Teraz ultimate Sivir jest jeszcze lepszy. Mhm. Skarner jest jeszcze szybszy. Aatrox jeszcze łatwiej znajdzie flankę. Zgarnęliśmy złoto, kontrolę nad mapą, fantastyczne pasmo zagrań dla Rogue i Splice. Wszystko chcieli wziąć w swoje ręce, ale po prostu nie spodziewali się, że między 10 a 11 minutą Skarner podejdzie solo pod Rift Heralda. Tym bardziej, że mówiłeś o tym, Gnar ma Prio na topie. Więc nie spodziewasz się, że nagle jungler powie: o, przeciwny top laner może do mnie zejść, a ja pójdę solo Heralda zrobić, ale czasami najciemniej pod latarnią. No i pod mgłą wojny Kacperek utarł nosa Splice. Tak, i po raz kolejny mam wrażenie odcinek w stylu szklana pułapka, czy też Mission Impossible ze strony Profita, bo on po prostu nic sobie z tego nie robi. Przeżywa kolejną naprawdę gorącą sytuację właśnie, bez błysku. To jest naprawdę coś, co napawa optymizmem fanów Rogue. Za to Splice po dobrym starcie. Naprawdę warto tu pochwalić Xerxiego. Może ten gank na dole nie udał się do końca, tylko błysk spalony, ale później smok całkiem fajnie wzięty. Później gdzieś się po prostu pogubił i teraz Ulight ma dostępny błysk, więc... O, i również zauważony Inspire. To należy zaznaczyć i to 3 na 3. Nie wiem, czy w tym momencie będzie jakieś lecz fenomenalne. Dwóch na jednego na midzie humanoid. Zachował tutaj spokój, Profit. Okej. Okay. Mówiłem ci, że będą te efekty specjalne. Ojej, Ferz na topie. Pada Ulight. Coś tu się musiało wydarzyć. Akcje ze strony Splice, jeden za jednego, uczynimy to bez problemu. I czy Profit znajdzie tutaj jeszcze coś więcej? Rozpędzony po reaktywacji swojej zagłady świata, ale niestety na więcej nie przyjdzie tutaj nic. Szczerze, bardzo mocno zastanawiam się, jak doszło do tego zagrania, bo błysk cały czas dostępny i o tym mówiłem. Ulight miał też dostępny, nie widziałem tutaj potencjału na to, by go wyłapać. Problem jest taki, że nie ma teleportacji obecnej, więc będzie musiał wrócić z buta. Reakcja jest ok, ale to zainwestowany teleport. Jak do tego doszło? Nie wiem. Flash od Kobego tam chyba poszedł, więc... Tak, oni próbowali wjechać tutaj. Ulight! Okej. Nie docenił obrażeń Jarvana, ani nie dostrzegł Selby. To była dobra sytuacja dla Rogue. Tylko zbagatelizował, mam wrażenie, to tak. Indywidualnie Ulight. Zbagatelizował, to prawda. Szkoda, szkoda, bo tu wydaje mi się, że mogło być więcej, jakby wygrali walkę, ba! Może udałoby się wziąć wieżę na topie. Ale w tej sytuacji możemy być zadowoleni przynajmniej z remisowego wyniku. Samonery zostały też popalone, tu i ówdzie. Patrzmy, co robi Rogue. Grupują się i czyszczą wizję. To jest bardzo ładna kontrola pod tym względem, mają przewagę w złocie. Hej, to jest dobra wiadomość, też pamiętajmy o tym. Splice chce wejść mocno w midgame. Mhm. To jest kompozycja, która wzięła sobie kontrę na topie i wzięli Ezreala, oddając Sivir. Bo normalnie zastanowiłbyś się, dlaczego tak dużo inwestują w wizję w okolicach górnej części rzeki, skoro nie ma tu Heralda, Baron jeszcze też dopiero za długi, długi czas będzie realną opcją. No ale właśnie, Rogue będzie cały czas grało wokół topside. To jest ich mocna strona, to jest strona, na której posiadają swój duet i to jest też moment, o którym ty wspomniałeś. Za chwilkę Splice będzie szukać swoich okazji, więc oni muszą to zabezpieczyć. Mhm. Przekonajmy się. Rogue po prostu... Jestem okej z nudnym meczem. Dla mnie to byłoby najbardziej fascynujące, jakby Rogue pokazało, że są na tyle dojrzałą drużyną, że nigdzie się nie spieszą. To często te niedoświadczone, świeże ekipy
szarpią się i tak dalej, cały czas próbując cokolwiek uskutecznić, a najbardziej dojrzali to są ci, którzy czasami potrafią przyhamować, powiedzieć, nie ma potrzeby, czekamy na idealne przedmioty, jak Sivir będzie miał dwa, czujemy się o wiele bardziej komfortowej sytuacji. Skoro nic się nie dzieje, to po co się w ogóle szarpać? Wydaje mi się, że Rogue po prostu będzie osłaniało z Bulajtek, mówiłeś, tam będzie wizja, nie będą dali się przepchnąć. Jeśli rywale popełnią błąd, spróbują, jeśli nie, nie będą w żaden sposób nic kombinować. A Sprite wydaje się, że dławią się własną kompozycją, nie potrafią znaleźć sposobu, by rozpędzić linii. Mało tego, Aatrox też już widziałem, nawiązuje walkę z Gnarem, stara się wymieniać obrażeniami, a on jeszcze nie ma żadnego pełnego przedmiotu złożonego Black Cleaver po drugiej stronie i to jest na pewno coś, co może trochę boleć naszego Aatroxa. Ale z drugiej strony zobacz, że ta linia, mimo tego, że została skontrowana przy okazji ostatniego wyboru, nie wygląda źle dla Rogue. W żadnym wypadku. Rogue bardzo ciekawa drużyna. Postawili tutaj na ściągnięcie swojej akademii prosto do LEC. Nie jest tak, że to była gwarancja sukcesu, bo oczywiście, gdy zobaczyliśmy te dwa składy, wiele osób zastanawiało się, czemu lepsza wersja Rogue gra w Ultralidze. To już ci odpowiada. Bo po pierwsze, Larsen chciał skończyć szkołę, po drugie, Inspired na pewno nie był gotowy do tego, aby debiutować. Po trzecie, Thunder wtedy nie miał jakoś specjalnie dobrej opinii, wiesz, nie znalazł przecież miejsca w 10 zespołach, mimo tego, że grał w Szalkę chwilę wcześniej, teraz jednak Inspired wyłapany. No i jest ta Forge, 2,5 sekundy więcej na Rogue, żeby się zgrupować, czy będą podejmować tu walkę, tak jest nadziany, zostaje rywal, lecz ten odpowiedział pięknie, teraz Profit musi naprawdę dobrze wyjść tym Aatroxem i robi to perfekcyjnie z pierwszą eliminacją. Rywale próbują go odepchnąć, Rogue w pogoni za rywalem, bardzo odważnie Larsen zainwestował w Flasha, próbę ściągnięcia humanoida, jeszcze jedna bomba, faktycznie pokonała Czecha, ale wydaje się, że tamten po prostu zwieje. Ciekawa walka, jeden za jednego. Tak, ale małe zwycięstwo w tym momencie dla zawodników Rogue. Jeżeli uda im się tutaj opanować sytuację na środku, przepchnąć być może te stwory, trochę jeszcze obić wieżę, otwarcie tej środkowej alei byłoby niezwykle ważne. No ale w tym momencie, podsumowując, mamy absolutny remis i Larsen. Rozumiem ten przebłysk geniuszu, bo jeżeli wyłapałby tutaj humanoida, diametralnie zmieniłaby się sytuacja na mapie i ten smog w zasadzie za darmo trafiłby w ręce Rogue. Teraz jednak to oni są wyłapywani na powrotach do bazy, na przegrupowaniu się i oddają tego smoka. Wiedzą, że nie są gotowi do podjęcia drugiej rundy. Tylko ten smog jest naprawdę mało przydatny dla Splice i szczerze, ja wolę Ulajta, który bierze w tym momencie wieżę na topie, lecz zobaczmy raz jeszcze, jak to wygląda ta walka. Ostatecznie dwóch za jednego, przypomniałem się mówiąc jeden za jednego, ale istotne jest to, że, jak powiedziałeś, był remis. A gdy dla mnie to jest walka remisowa, nikt nie zgarnął tej większej przewagi, a za każdym razem, gdy mówisz, że jest remis w grze, ja myślę zwycięstwo Rogue. To był setup dla Sprite, ściągnęli tu 5 zawodników, próbowali wykorzystać power spike'i i prawie nie skończyło się to dla nich tragedią. Taki Profit na dolnej alei, czy będzie próba zanurkowania tego zawodnika? Na pewno będzie próba przejęcia wieży na dolnej alei. Jak odpowie na to Rogue? Tutaj nasuwa się naturalnie środkowa aleja, ale tej dobrze broni duet Kobe oraz Norska Red. Naprawdę ciężko jest w tym momencie, bo to jest taka klasyka gatunku. 15, 16 minuta przenosisz Ezreala na środek i on po prostu Mystic Shot za Mystic Shotem cały czas kontroluje ci tę linię. No i teraz oczywiście 2-0-1. Kobe, to jest moment, w którym powinien naprawdę zaznaczyć swoją obecność. Sivir to jest istotne, też ma dwa przedmioty z reguły. W tym wyścigu ekonomii Ezreal wygra nad Sivir. Raz, jego przedmioty są tańsze. Dwa, oczywiście, powinien mieć lepszy start do rozgrywki, ale no te solo playty, które Ulajt dostał i nie ukrywajmy, Rogue inwestuje tutaj w naszego Pawła Pruskiego, więc to w jakiś sposób balansuje i nagle, szczerze, ja wywolę sytuację Rogue. Jeśli ja widzę Sivir na dwóch przedmiotach i Ezreala na dwóch przedmiotach i widzę, że nic się nie wydarzy na mapie, bo nie ma żadnego obiektywu dookoła, którego można byłoby zagrać, ja faworyzuję sytuację Rogue, ale pamiętajmy, to staram się nakreślić, że jesteśmy w komfortowej sytuacji, ale nie jest to zwycięski mecz, no bynajmniej tak, bo może zbytnio tutaj się ekscytuje statusem tej rozgrywki, ale jeden błąd Splice bierze Barona i wszystko jest pogrzebane. Jest okej, że nic nie jest wyłamane, ale to nie jest tak, że zbudowaliśmy sobie tutaj łatwy triumf. To prawda, bo kompozycyjnie to po prostu wygląda naprawdę nieźle dla zawodników Rogue, ale trzeba będzie później to wygrać jeszcze tą rozgrywkę, a wspominałem o tym, że Rogue nie było mistrzem w kończeniu, ma, teraz jednak będą po prostu mieli zabójstwo. Oj, Profit się widuje na tym Aatroxie. Ekstra. Larsen również zgarnia zabójstwo, nie narzekałbym. No i zobaczmy, czy uda im się w tym momencie przejąć środkową aleję, bo teraz mogą realnie pogrozić palcem właśnie w tym sektorze. Dopiero zbierają się zawodnicy Splice i
Chachi, oczywiście teleportacja dostępna, przepchnie dolną aleję. Profit, pytanie, czy będzie schodził do środka, bo jeżeli będą chcieli sforsować jakąś akcję, on również musi być dostępny. I jest kilka powodów, dla którego nie zaczynasz na Ashora. Pierwszy, Ezreal plus Yumi dałoby ci niezłego kuksańca. Obijając na dystans, natychmiast byś pożałował decyzji. Azir plus Jarvan to również postaci, które wbijają się wtedy, kiedy jesteś skupiony, również byś pożałował. Chachi miał teleportację, natychmiast dołączyłby po swoim zmartwychwstaniu do tej walki, więc dobra decyzja, ale głównym powodem, raz jeszcze, po co? Dopóki jest remis, Rogue wygrywa, więc po co ryzykować? Potencjalnie niektóre drużyny albo w innych kompozycjach po takim zabraniu top lanera przeciwnego szukaliby otwarcia na Ashora, nawet nie w celu zdobycia go, ale bardziej sprowokowania rywali do Barona. Takie rzeczy się po prostu dzieją w Competitive League of Legends. I oczywiście Rogue nawet prawdopodobnie im to nie przeszło przez myśl, bo po co się spieszyć? Czekajmy na trzeci przedmiot od Korkiego, czekajmy na trzeci przedmiot od Sivir, to jest bliżej niż dalej. A fakt, że już teraz Aatrox stawia taki opór i Chachi z tym Gnarem nie osiągnął zupełnie nic na tej linii, tylko nas jeszcze bardziej zadowala. I Korgi wjechał. I był katem. To należy wskazać, że w tym momencie już Trinity Force i Rapid Fire Cannon w jego ekwipunku to już jest zestaw, który może podejmować walki, ale wypadałoby tam dorzucić jeszcze coś soczystego. Może to będzie Infinity Edge. Jeżeli tak, to trochę jeszcze pieniędzy musi uzbierać. Jedyne, co mnie martwi w tej całej late game'owej i czekaniowej gadaninie, to jest fakt, że to jest Splice. I oni, jak masz wrażenie, że wchodzą w swój klimat, swój mikroklimat, prawda? Kiedy oni uwielbiają, odpala im się wtedy Splice'owy buff, wzmocnienie po 40 minucie i tyle gier w poprzednim splicie. Ja byłem krytyczny wobec Splice, bo mieli bardzo dobre win ratio, mieli mnóstwo zwycięstw, mieli tam trzecie, czwarte miejsce, ale narzekałem. Wiele z tych zwycięstw to po prostu przeciąganie leniwe gierki i jeden udany teamfight, ale ten teamfight z reguły był wygrywany, więc jestem ciekawy, co się wydarzy. Właśnie, wciągnięcie w ten kwiatek nie był najszczęśliwsze, ale i tak Chachi upadnie, także mamy kolejny punkt dla zawodników. O! Sportowe flasze? Ojejku. Oj, chyba Profit bardzo chciał to zabójstwo. Ulej obity. Przerost formy nad treścią. Umówmy się, że tak było. Ulej tutaj obity musi cofnąć do bazy, ale przede wszystkim gnębimy Chachiego. I hej! Naprawdę nie ma potrzeby cokolwiek z tego zgarniania. Póki spowalniamy grę, ustawiamy sobie te... Teraz ustawiliśmy sobie wizję. Kolejny smok to już nie jest pod niebem. To jest Infernal i nim się zainteresujmy. Tylko kosztem wieży na górnej alei na pewno teraz Rogue czuje delikatną presję. Słuchajcie, jesteśmy trochę ograni, bo oczywiście wyłapaliśmy Chachiego po raz kolejny, ale z drugiej strony Humanoid w końcu dokończył wieżę na topie, także wypadałoby też odpowiedzieć jakimś zagraniem na mapie. I tym zagraniem będzie smok. Jest Infernal dla nas ekstra. Humanoid, przerażający jest jego azim. Tyle gier, Splice właśnie zagwarantowało sobie rozkazami Imperatora Humanoida. I tutaj budowany będzie, jestem niemal pewien, Rabadon. I wtedy na pewno trzeba nieco bardziej patrzeć na Azira, gdy nie mamy za wiele narzędzi, żeby do niego dotrzeć. Ale przede wszystkim naszym też zadaniem będzie powoli obijanie też rywali. Więc... I zobacz, że żaden póki co z zawodników drużyny Splice nie zainwestował w QSS-a. O, to jest bardzo cenna uwaga. To jest wydatek, który prędzej czy później musi ich czekać, więc... Remis w złocie technicznie nie jest remisem, bo Splice musi jeszcze zapłacić ten podatek skarnerowy, który tak często przywołuje. Chyba, że zaryzykują, tak akurat... Ta kompozycja w teorii mogłaby... Jedna z niewielu tych niszowych kompozycji, która mogłaby pozwolić sobie na luksus nie kupowania QSS-a. Tylko... Mają tyle sposobów, żeby uciekać od skarnera, że uważ swoim możliwościom po prostu. Tylko wiesz, dlaczego o tym powiedziałem? Bo mam tu na myśli tego Azira i ani stopwatcha w jego ekwipunku, ani QSS-a i chodzi mi o to, że kreujemy tą silną stronę późniejszego etapu gry Splice wokół Humanoida, tylko co jeżeli on nie zdąży zadać tych obrażeń? Tak, pamiętajmy, na sam koniec League of Legends istnieje Flash. Flash jest niemal błyskawiczny, a na zerowym pingu Skarner może wszystko ustawić, więc piękny kataklizm! Splice chce przerwać ten kompletny spokój, ten kompletny pacyfizm na mapie, lecz patrz co robi Profit, zaunuje całą drużynę przeciwną, potrzebuje jednak resetów, zaraz może paść i to się po prostu wydarzy z shutdownem dla trzeciego. Tak jest, no totalnie odcięci zawodnicy Rogue nie mogli nic zrobić. Larsen starał się dołożyć swoje obrażenia przez ścianę, ale właśnie tam nie było wizji.
na to należy zwrócić uwagę. Bardzo inteligentny totem kontroli wizji w tym krzaku przy okazji środkowej alei i oni nie mogli tutaj odpowiedzieć, nie widzieli przeciwnika, teraz jednak starają się w tym momencie przejąć teren. Pamiętajmy o tym, Larsen ma tutaj paczki, to może naprawdę namieszać już teraz Splice tarapatach, aczkolwiek ściągną Wandera, lecz obrażenie nadchodzą chwilę później, naszą zostanie przerwany, naturalna kolej rzeczy i Rogue nie bez skaz, nie bez ran, ale przetrwał. Tak, zdecydowanie i mam wrażenie, że cena Wandera w tym momencie jest w zasadzie jak darmowa obrona Barona, szczególnie, że w promocji zgarniają jeszcze wieżę na środkowej alei. Więc nie powinni w żaden sposób narzekać. I ciężko jest wyznaczyć zwycięzcę tego starcia. Na pewno Xerxes jest tutaj zwycięzcą, bo ta inicjacja była po prostu ekstra. I jedna z ważniejszych rzeczy, Wander pali flasha, Ulaid pali flasha. Mhm. I to są samonery niedostępne przez aż 5 minut. Na pewno kolejna okazja będzie jeszcze bardziej zabójcza. I brakowało mi tutaj decyzji ze strony zawodników Rogue, bo zobacz, że profil był bardzo wysunięty. Reszta drużyny raczej myślała o tym, żeby po prostu jak najszybciej stamtąd odejść. I brakowało mi tu po prostu wspólnego myślenia, jednej wizji tego, jak chcemy rozegrać ten teamfight. Także na sam koniec dwie drużyny szukają zagrania na środku. Kobe, Flash, Arcane Shift, wszystko zainwestowane ze strony Rogue. Ale strzelec Splice zostanie nieuchwytny. Tak, a RK Sivir zużyta, również odpalił swoją RK Aatrox. Także no tutaj Ezreal myślę, że może trochę cierpieć przez ten brak błysku, ale Arcane Shift cały czas będzie dostępny. Pozostaje bezpieczny, zwłaszcza, że cooldown reduction 40%. Trafisz mystic shotem, to właściwie jesteś nieuchwytny. Za chwilę restytuujesz sobie cooldown. Widzimy, że chwilowa pauza dla Rogue, ponieważ Profit zadecydował. Nie bronię bota, odpuszczam jedną falę creepów, idę do was, spróbujmy kogoś złapać. Nie złapaliśmy, sorry chłopaki, muszę cofnąć po drugą falę. Więc Splice dzięki temu zgarnęło mida, zgarnie wieżę wizję przy Baronie. Z drobnych rzeczy na tym poziomie League of Legends oczywiście można naprawdę wiele osiągnąć i Charge oczywiście buduje się tutaj nie pod minik Gnara, a pod teamfighty, to ciekawe. Nie udało mu się zgarnąć triumfu na linii i go tam świętować, więc podczas walk drużynowych będzie starał się zrobić więcej niż Aatrox. A Rogue zaczyna się pocić, Rogue zaczyna mieć kłopoty, bo zobacz, że jeżeli chodzi o teren ten kluczowy, zaczyna w tym momencie Splice na bota naciskać. Teraz wydaje mi się, że to Splice musi zareagować, bo albo zaczną na Shora, wtedy oczywiście różne rzeczy dziać się mogą, albo oddają wieżę na bocie, więc muszą być zdecydowani. 16 level Profit, w razie czego może steleportować. No i mamy rozpoczęcie tej sytuacji, jest podbierany Baron, jest również wyciągnięcie tej teleportacji i na tym skończymy. Na tym skończymy. Creepy traci w tym momencie Splice na bocie. To nie są zagrania dobre. To nie jest tak, że w tym momencie... Znaczy oczywiście trzeba pochwalić ich za wzięcie teleportacji, ale to nie jest w pełni kontrolowana rozgrywka. Splice trochę poczuło nóż na gardle. Rozumieją implikacje tego, że będą grali coraz wolniej. To się może na nich odbić po prostu negatywnie. Tak, ale należy ich pochwalić za to, że w sytuacji, w której mogli mieć problemy, inteligentnie wyciągnęli teleportację od swojego przeciwnika. I tak naprawdę wiedzieli, że w tym momencie po prostu musimy odpuścić. Teraz to oni, mając tą kartę teleportacji dostępną po swojej stronie, będą starali się również odpowiedzieć jakimś konkretnym zagraniem. Możliwe, że czekają też na Rabadona u Azira, dlatego dziwię się, że Kobe teleportuje na mida, żeby zgarnąć falę creepów, podczas gdy to Azir potrzebuje jak najszybciej farmy. Kumanoid idzie na wilki, ale to była fala z kanonem. Byłby oczywiście te 200-300 sztuk złota bliżej oczywiście swojej czapeczki. Ale jest QSS. To najważniejsze. Tylko u niego, co prawda, ale jest w końcu ten przedmiot, który neguje totalnie. Rogue zaczyna, teraz oni próbują wybalitować teleportację. No właśnie, mamy tak naprawdę zagranie, które lustrzanie przypomina nam to, co prezentowali zawodnicy Splice. W tym momencie ta teleportacja się sypie, ale Baron się nie zresetował. On the hunt, Ulaita, jest disengage, ale Baron cały czas trwa, próbują wyciągnąć rywala, martwy jungler, Rogue, 5 na 4, ale przede wszystkim z monopolem na Smite'a, więc Splice próbuje zareagować, Gnar. Idą do przodu. Gnar się czai, lecz zbyt obity, Wander odseparowany od drużyny, czy ktoś mu pomoże, niestety padnie nam Nautilus. Ale 4 na 4, Rogue stoi. Znowu na ostrzu noża ta walka, znowu nie potrafimy wskazać drużyny, która zwyciężyła. Baron też nietknięty, jest gorąco, ale nie ma rozwiązania.
O rany, i tutaj Rogue naprawdę po raz pierwszy poważnie zagrozili w tym spotkaniu. Do tej pory były przepychanki, teraz naprawdę trzasnęli kijem w splice. Podoba mi się ta decyzja ze strony Inspireda, aby wyłapać przeciwnego dżunglera. To jest wymarzone zagranie, kiedy chcesz podjąć Barona, tylko nie mieli już siły, nie mieli tutaj paliwa, aby odwrócić tą sytuację. Też nie wiem, czy zwróciliście uwagę, świetne zagranie Oscara, bo podczas gdy Inspired złapał Jarvana na żądło, to widać było doświadczenie Wandera. Wielu z nas, przyznajcie się, kliknęłoby arkę na Jarvana. Na hura, chłopaki, wszyscy ciskamy ulti. Co zrobił Wander? Cisnął ulti w prawo. Na tych, którzy spróbowali Jarvanowi pomóc, powstrzymał rywali. Też pamiętajcie, jeśli Yumi jest na gościu, którego klikniemy, to mamy dwa podbicia w cenie jednego. Dwóch przeciwników pozbawiliśmy możliwości interakcji z grą na dłuższą chwilę. Więc Wander powstrzymał rywali, którzy próbowali rzucić się na odsiecz Xerxiemu. Więc na sam koniec dobra akcja drużynowa, ale to otrzymujesz, kiedy grasz ze sobą już ponad pół roku. Świeży skład w LEC, ale na pewno nie świeży w 2019. Oj, to jest martwy czy profit na pewno? W tym momencie, czy jednak znowu go uratują? Mission Impossible 3 nam się szykuje! To jest w tym momencie fakt! Jeszcze zgarniają Xerxiego, profit jest niesamowity! Rogue, proszę bardzo, ależ tu braterstwo, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego i pojawiają się z ratunkiem dla naszego Koreańczyka. Ten koleś po prostu nie potrafi umrzeć w League of Legends. Zdecydowanie. Mimo tego, że ta jedynka gdzieś tam się znalazła w jego statystykach, jeżeli chodzi o śmierci, to teraz Splice będzie chciało przycisnąć. Kończyło się mega gnarowanie, to skończy się szukanie inicjacji. Bez dżunglera raz jeszcze Splice i Rogue ma pewne argumenty, by rozpocząć tu naszą, tylko Kasperek, uważaj na takie rzeczy. Dobrze, ale teraz powinni ich wciągnąć, teraz powinni z nimi powalczyć. Nie ma jeszcze Xerxiego przez kilka sekund, nie wykorzystają tego. I szczerze zastanawiam się, czy to, że tak się nie dał obić beznadziejnie Inspired, nie oznacza, że nie weźmiemy tego na Shora. Masz za mało po prostu HP, jeśli zginiesz, nie masz smite'a, wtedy losowe rzeczy się dzieją, a Rogue na to po prostu dopuścić, tego dopuścić nie chce. Są do tyłu w złocie, lecz w 34 minucie 2000 to nie jest jakaś wielka wyrwa ekonomiczna. Wydaje mi się, że najważniejsze jest to, że widzę podwójne Infinity Edge u chłopaków z Rogue. Widzę podwójnego Rapida, widzę wszystkie przedmioty, widzę zegarki, widzę gargoyle, odpowiedzialne zakupy ze strony Rogue. Jak to rozegrają na mapie, tylko to jest moje pytanie. No właśnie, Rogue jest gotowe do tego, aby podjąć swojego przeciwnika. Profit znowu na plecach, będzie szukał flanki. Czaczy, to jest najgorsze, bo grozi tutaj wejściem. Profit zagrywa siewcy śmierci. O rany! Przesadził chyba tutaj Jarvan. Próbuje się ewakuować. Flash udany. I na razie przewaga na Splice. Jest ultimate od Gnara. Polacy się odseparowali. I double kill dla Humanoida. Ten Nazi, że zgarnia swoje cenne zabójstwa w tej mapie. I podejdą pod Nashora, tym razem Splice. I to miało być dobre dla Rogue'a. Ostatecznie tracą dwóch zawodników i ten Baron jest podbierany przez Splice. Nie wiem, czy będą chcieli jeszcze jakoś zareagować. Chyba pogodzili się po prostu z tym, że tracą Barona Nashora. No niestety, jest Azir, to jest szybko wzięty Nashor. Nagroda pocieszenia oczywiście jest, ale tylko skromna. I zobaczymy, jak to wyglądało z perspektywy naszego ultraligowego midlanera. Humanoid musi się pilnować. Oczywiście QSS dostępny, ale zobacz, cały czas obrażenia zadawane. Kataklizm, można powiedzieć, że tutaj był dla niego wymarzoną sytuacją. I double kill zgarnięty przez Humanoida. Solidna gra póki co z perspektywy tego zawodnika. A brakuje mi obrażeń i Korkiego, i Sivir. Za mało tych autoataków, za mało rakietek, za mało bumerangów w walkach drużynowych. Och, z całą pewnością mi... Przewaga w złocie tym razem ma znaczenie i Splice są ciut do przodu, jeśli chodzi o finalizację swojego ekwipunku. Znaczy teraz jak rozegrają Nashora, bo jedno na pewno trzeba oddać kompozycji Rogue. Mnóstwo sposobu na czyszczenie fal minionów, zwłaszcza Sivir. Bo pamiętajmy, Baron nie tak, owszem, trochę wzmacnia miniony, ale przede wszystkim daje redukcję obrażeń magicznych, a Boomerang to jest tak potężne narzędzie obrażeń fizycznych, żeby powstrzymywać creepy. Są te kryty również ze strony Korkiego i... Nie będzie aż tak łatwo dla Splice, żeby podejść, ale prędzej czy później, gdy się zgrupują, zaczną pułkować Ezrealem i Yumi, sytuacja będzie o wiele przyjemniejsza, dlatego wieża numer 4 na ich konto. Tak, szukałem okazji, na pewno przejęcie tej wieży na górnej alei jest tylko pierwszym punktem w ich planie naszorowym. Będą chcieli podejść pod inhibitor, to może być próba zanurkowania. Oj, Chachi grozi formą mega nieńczy, musimy to przeczekać. Piękna rakieta tam na plecy, gdzieś oberwał Humanoid. Jakoś staramy się dawać opór, ściągamy Jarvana, nikt go nie fokusuje. Co jest z wami? Co jest z Rogue? Bo na razie Wander padnie szybciej, niż drużyna jest w stanie zainterweniować. I widać, że nie są zsynchronizowani.
Widać brak kompatybilności w obronie inhibitora. Tak, i wchodzą tutaj w jedną osobę. Nie mogą jej zneutralizować. Mało tego, tracą swoich i tracą inhibitor. Brakuje mi po raz kolejny tego odpowiedniego zareagowania obrażeniami, bo zobacz, po prostu Splice jest bezkarny. I gdzie jest ten fokus? Ładny ult, lecz Larsen ucieka przed Gnarem. Ulight po prostu próbuje ewakuować swoją drużynę za pomocą wielkich łowów i tak naprawdę Jarvan poszedł na wycieczkę z Inspiredem i wcale nie narzekał. Wracamy jednak do rozgrywki. Splice naprawdę jest w tym momencie w bardzo wygodnej pozycji. Przede wszystkim wzięcie inhibitora pomaga im o wiele bardziej ogarnąć mapę, gdzie mieliśmy bardzo wyrównane spotkanie, to takie detale no, są tym odważnikiem, który przychyla szale zwycięstwa na twoją korzystną stronę. Splice, mistrzowie late game'u w League of Legends European Championship. Ta liga zawsze oznaczała, że zobaczymy mecz Splice, będzie to najdłuższy mecz danego dnia. Prawdopodobnie dzisiaj nie będzie wyjątkowa sytuacja i w tych late game'ach po prostu Splice się odnajduje. I Rogue? Czasami brakuje po prostu zgrania w tych najważniejszych momentach, ale wiemy, duża presja w tym momencie na naszych chłopakach. Ale gra nie jest przegrana. Widzę Korkiego, widzę Sivir. Wiem, że tutaj late game'owe czary mogą być odprawiane. I wróżyliśmy tą 40 minutę. Ona nieubłaganie się zbliża to spotkanie. Zdziwiłbym się, gdyby skończyło się właśnie przed tą już wymienianą wielokrotnie minutą. Na ten moment jest to jeszcze naprawdę sytuacja do odratowania, ale jak diametralnie nam się zmieniła po tych kilku wymianach. Azir, mówiłem o tym, że on może zostać szybko wyłapany. Ale jeżeli nie jest wyłapywany, to z jego ekwipunkiem, który brałbym w ciemno w każdej sytuacji, no po prostu robi tak kosmiczne obrażenia. Nie da się ustać, będąc Atroxem czy Skarnerem. Musisz sflankować i to perfekcyjnie. Splice ma tyle narzędzi, żeby odepnąć rywali, żeby ich zatrzymać, zastopować. Dlatego też nie do końca byłem fanem wyboru Skarnera. Jest bardzo ograniczony. Nie znaleźliśmy jeszcze... Może inaczej. Nigdy Inspired nie zainicjował z Karnerem i muszę wytłumaczyć, bo wielokrotnie widzieliśmy, że to on rozpoczynał walkę. Tylko chodzi o to, że albo Splice było blisko, bo brało Inhibitor, albo było blisko, bo brało Nashora. To nie jest tak, że Splice stoi w otwartym polu i nagle podbiega Skarner, zabiera kogoś na wycieczkę. To się po prostu nie wydarzyło i nie wiem, czy wydarzyć może na tym poziomie League of Legends. Zobacz, że Splice pozwala wciągać osobę. Mało tego, nie wybierają tą osobę, która powinna być wciągnięta. To nie jest tak, że w tym momencie Kobe jest wyłapywany, albo jest wyłapywany humanoid. Za każdym razem jest to Xerxi, który wciska równie dobrze przy okazji Gargoyla, który bardzo mocno neguje te obrażenia. Ma również w swoim ekwipunku plemienną zbroję, zwaną również Warmogiem. No i tego, tych punktów wytrzymałości, tych punktów zdrowia ma naprawdę wiele w swoim ekwipunku. Spójrzmy na mapę. Problem tworzy się na górnej alei dla Rogue. Tam musi za chwilę być wysłany Woolight, a za chwilkę może zostać wysłany również do piekła Profit. Nie uważaj na tę taczkę. To nie jest Ultraliga. Zapomnij o niej. Wystawił się. Ta walka może być spontaniczna, gdyż tu nie ma Woolighta, więc Rogue nie może pociągnąć za spust. Tylko Profit. To jest tylko grożenie. To jest tylko udawanie. Musi pójść tam Woolight. Ma teleportację. Ale Elder będzie rozpoczęty natychmiastowo. Chyba jesteśmy spóźnieni o 5-10 sekund. Może o nawet więcej. Ten Elder spada za szybko. Ulet nie może się tu pojawić. Niech Rogue odpuści, proszę. 4000, 3000 za chwilkę. Xerxi jest w bardzo dobrej sytuacji. Jest również Ulet, który pojawia się i spary połowa punktów zdrowia. Nie wiem, czy w tym momencie go zabezpieczą dokładnie. Jest on to i przerzuca całe Rogue! Kompletna katastrofa dla nas. Ulet i Larsen wieją już, gdzie pieprz rośnie. Profit pogodzi się ze swoim losem, a Chachi przytrzymuje naszych. Kolejne stuny w naszym kierunku i gorzej być po prostu nie mogło. Chachi, jesteś bohaterem po raz kolejny. Ten top laner naprawdę w letnim splicie pokazuje nam swoje doświadczenie, swoją perfekcję. Co on zrobił z Rogue? Totalnie ich przewrócił. Dokładnie na swoim ulubionym bohaterze i trzymaliśmy się długo, sytuacja była remisowa, dopóki nie straciliśmy Nashora. Panie i panowie, trzecia porażka Rogue. To było przepiękne. Powiedzmy sobie szczerze, zagranie palce.